Witam wszystkich bardzo serdecznie, zwłaszcza tych nowych trenerów, co dopiero zaczynają swoją przygodę ze futbol. Mianowicie to będzie taki króciutki filmik na temat tego, jak się poruszać to po futbol, bo nie każdy wie, co z czym się je. Generalnie, jak trzeba będzie coś więcej powiedzieć, no to na ten temat pewnie są u mnie na kanale filmy, ale zaczynajmy od początku. Gra jest darmowa. Ale żeby zacząć sobie od razu z jakimś tam składem, jeśli chcecie, no to możecie sobie kupić wersję Leo Messi, taka chyba, nie wiem, z Argentyny, wersja 89 zł kosztuje. Macie full skład i różne bonusy, to takie na start. Myślę, że to jest, myślę, że to będzie takie 89 zł, które wam, no chyba więcej z tego nie wyciągniecie za 79 zł, jeśli chcielibyście coś poświęcić, to jakąś kasę dla futbol, jakieś na paczkę albo coś, no to lepiej tam kupić sobie wersję Leo Messi i tam macie full skład bodajże Argentyny, zaraz wam pokażę na start, prawda, żeby się tutaj nie bawić, jeśli chcecie wygrać oczywiście wersję no troszkę płatną, 89 zł to nie wydaje mi się, żeby to było dużo. Za darmo też możecie sobie pograć, ale tutaj od razu macie takiego gotowca, ja wam to pokażę, jak to wygląda. Tak generalnie ciężko jest to znaleźć, musicie tutaj wejść e-football w sklepie. Nie wiem, jak to wygląda na innych platformach, ale to tak u mnie wygląda, przynajmniej tak. Nie mogłem tego znaleźć, jak kupiłem to. Zobaczcie, wchodzicie we futbol i tutaj no nie ma nic kompletnie, nie można tego znaleźć, tą wersję Leo Messi, wchodzicie tutaj, dajecie wyśle ten produkt i tutaj dajecie te trzy kropki i macie eFootball Leo Messi Edition, wciskacie tutaj i generalnie tu macie opis co i jak. Także dostaniecie właśnie Leo Messi funkcję wzmocnienia, czyli tego boostera dostaje, to jest dobra karta. I dodatkowo jeszcze tak, drużynę marzeń. A, można użyć w trybie drużyny, w Dream Teamie można użyć, tak? I tak, dostajecie eFootball, darmowo, prawda? Epickiego Leo Messi. On jest właśnie z boosterem plus 2 te techniki i karta zawodnika specjalnego 10 zawodników. O, kiedyś omawiałem to, nie wiem, może to kiedyś tam znajdziecie, ale to są dobrzy gracze, także na start super. Treningi 11 sztuk i jeszcze 300 coinsów. Tej żółtej waluty, którą będziecie mogli przeznaczyć sobie na losowanie na przykład paczek. Na przykład 11 tygodnia, 3 razy. I to tyle. Tak, myślę, że tutaj niektórzy powinni z was sobie tutaj zacząć z tym. A jak ktoś powie, nie, ja chcę mieć darmową grę, nie chcę nic kasy wkładać. W porządku. Też można i tak. Przejdźmy sobie tutaj najpierw od pierwszych opcji. W ogóle pierwsze co... Nie wiem, ile teraz się bonusów dostaje, tych GP Points, tego wszystkiego. Nie pamiętam nawet. Szczerze mówiąc, dawno temu otworzyłem to konto i nie wiem, jak to wygląda sprawa z GP, może ktoś tam z innych trenerów pokaże, jak to wygląda. Także nie wiem, ile na start tego jest, ale pierwszy co, to musicie wybrać sobie trenera. Tak, trener jest najważniejszy, to jest... Zawodników pewnie będziecie zmieniać co chwilę teraz, bo... Będziecie progresować ze składem, na pewno nie dostaniecie topowych graczy od razu, chociaż może będziecie mieć 6, może nie, ale w każdym razie musicie sobie zadecydować, jakim playstylem chcecie grać drużyny. Czy tam long ball counter, long ball, quick counter, possession, czy out wide. To taka pierwsza rzecz, którą musicie zdecydować. Jeśli już zdecydujecie, no to wybieracie sobie tutaj, idziecie sobie do tego miejsca, kontrakty.
To jest najważniejsze, to jest taki standard, można powiedzieć. Daje ci manager list i tutaj generalnie wszystko zależy od tego, ile macie pieniędzy, ale najlepiej mówię uzbierać. Ja bym tak przynajmniej robił. Inni ludzie inaczej grają, ja mówiłem, co ja bym robił. I tutaj za dużego wyboru nie macie, bo musicie wziąć jednego dedykowanego menadżera. Już nie chcę kombinować ze zmianami taktyki, bo to w trakcie meczu i inny trener itp. itd. Także to sobie na razie odpuśćcie, nie interesujcie się tym. Natomiast skupcie się na playstylu, jaki chcecie grać. I tutaj wybieracie sobie... Tak, possession. No tak, akurat macie Romana za 500 tysięcy, quick counter za 480, long ball counter za 320. To jest chyba taki najbardziej na start, wydaje mi się, playstyle ok. Out wide 290, no i long ball 200. Sobie przypomniałem, najtańszy, nie? Ale także z tych... tych trenerów bierzecie po prostu z samej góry. Oni mają tutaj 85 do longbola, także to jest warte, żeby warte uwagi, żeby wasi zawodnicy ten overall mieli jak najwyżej. A swoją drogą, ja gram tym playstylem, którym praktycznie nikt nie gra, a trener jest tani, prawda? Natomiast jeśli gracie longball counter 320 i tu widzicie longball counter ma 85 też i dodatkowo ma jeszcze różne takie bonusy, prawda? Ten ma dodatkowe doświadczenie dla obrońców 300%, prawda? I to też to raczej do eventów bierzecie pod uwagę. Tutaj jeśli wygracie, no to bierzecie jednego menadżera z tym właśnie 85 i tyle. Chyba tam ktoś był 83, jeszcze już nie pamiętam, ale a także bierzecie tego na samej górze. Drugie co robicie, no to musicie ze swojej drużyny, jak już ustawicie to, prawda? Jako menadżera sobie kupicie, no to wchodzicie tutaj, zmieniacie menadżera na tego waszego, którego kupiliście. To, że zmieniliście to raz, a drugi raz jeszcze musicie ustalić team playstyle, którą wasza drużyna będzie grała. No to u was, załóżmy, to będzie long ball counter, prawda? Klikacie tutaj, żeby wam się to wszystko ładnie zmieniało. Tak, bo z tego to ten overall tych zawodników będzie dosyć niski i itp. itd. i raczej tak nie powinno się grać. Zresztą różne kombinacje alpejskie chłopaki robią. Dobra, to od tego zaczęliście, prawda? Tak, myślę, że na start, tak info. Start, tak. Dobra, przejdźmy z okładki match tutaj. Tutaj macie tak, events. Te eventy. To są takie, można powiedzieć, zadania, które są update'owane w poniedziałki i czwartki. Dochodzą różne zadania i generalnie możecie sobie wejść, co jest co i co jest do wygrania. Także tutaj na przykład musicie rozegrać, już nie chcę wam tłumaczyć, o co chodzi w tym evencie, raczej takie ogólne informacje. No, 50 tych żółtych końców możecie wygrać i 3 skille, tak? Tak, to było na tyle. Także wykonujcie to na start, bo dużo GP możecie zyskać. Dużo GP. No i tych skilli czasem treningów, a czasem nawet jeszcze tych właśnie żółtych końców, które możecie później użyć na to, żeby losować tych najlepszych zawodników w grze, nie? Tak, to tak. A tutaj macie tutaj dodatkowo macie eventy z komputerem. To jest dobre, bo wy możecie sobie włączyć mecz, niech chłopaki sami grają, wykonują te eventy, a wy po prostu zgarniecie profit. Jak to ustawić? Tutaj wchodzicie tutaj i ustawiacie, wciskacie u mnie kwadrat, to jest, nie? Tutaj dajecie maksymalny poziom, legendarny, i tutaj koniecznie ustawiacie, żeby wam... Żebyście nie wygrali, tylko żeby komputer grał. On sobie będzie grał, to raz. I tutaj też musicie zrobić takie coś. Jak widzicie teraz... inaczej wam pokażę, na innym evencie. Pokażę wam na tym evencie na przykład. Proszę bardzo. Nie, to jest zły pomysł. Bo część eventów z komputerem, no nie możecie po prostu... Komputer nie może zagrać. Widzicie? Tak jak tutaj. Komputer nie zagrał tego meczu. No to robicie tak,
Możecie sobie stawić tutaj akurat na ten podstawowy poziom. Gracie mecz, strzelacie bramkę, odkładacie pada i tyle, nie? Mecz się kończy i musicie grać go. To jest słaby przeciwnik, także to tylko trzeba wykonać. Natomiast załóżmy, że tutaj macie event w Lidze Meksykańskiej, jak ja tutaj. Żeby oni jak najszybciej to zdobyli, bo teraz macie tych punktów za zwycięstwo jest 385. A żeby to przyspieszyć, wciskacie trójkąt, idziecie do swojego składu. Tutaj koniecznie zmieniacie gameplay list, bo wam pomiesza zawodników, także ja mam tutaj taką listę zawodników od eventów. Tu stworzonym, jakoś tam mam taktykę, już nieważne, i tutaj wchodzi w taktykę i znaczy tutaj w team i dajecie auto pick players. I tutaj by player bonus stats. Czyli widzicie, teraz mi wybrało zawodników z Ligi Meksykańskiej i dzięki temu te eventy szybciej będę mógł zaliczyć, bo więcej punktów będę dostawał za zwycięstwo. Wcześniej było 385, a zobaczcie ile teraz będzie. Macie 2156, także ten event 2-3 mecze i już teoretycznie będzie skończony. Zmienię sobie, później się zapomnę i będę nim grał. Tak. To chyba było na tyle odnośnie tych eventów. Także wykonujcie je co poniedziałek, jakieś dwa dochodzą z komputerem i dwa przeciwko innym użytkownikom. Także to jest ważne takie dla was, jeśli chodzi o start. Później macie, a tutaj jeszcze to było, pod trójkątem, aha, tu macie nawet opis, tak, i to dotyczy eventów. eFootball League to jest główna taka wasza liga, w której będziecie grać, najwięcej czasu będziecie tutaj spędzać, jak większość graczy, ja też zresztą. Jak widzicie, tak. Brak formy, nie? Ale generalnie tutaj pod startem na przykład mam Match Pass. Match Pass się zmienia co sezon. Ten akurat trwa od 4 stycznia do 1 lutego. Na górze jest, widzicie. I możecie tutaj sobie wersję, za każdy mecz dostajecie po prostu jakiś bonus, tak? Tych meczów nabijacie, jakiś bonus dostajecie. Możesz sobie wykupić tutaj value Match Pass. On chyba kosztuje, poczekajcie, ile on kosztuje. Tak, ten value kosztuje 500 końców, ten premium 1000. I to czasem fajne zawodników dają, czasem nie, ale generalnie zobaczcie. Tutaj kontrakty macie czterogwiazdkowe na zawodnika. To nie jest ten zawodnik tutaj, co jest pokazany. To nie on, tylko pokazane są kontrakty, które później możecie użyć na określonych zawodników, bo wyjdzie paczka, żebyście mogli użyć na zawodników. Także widzicie, też końcy dostajecie. Tutaj macie kontrakt pięciogwiazdkowy. Załóżmy, że zagraliście 30, 50 meczów, to załóżmy, zgraliście wszystkie nagrody te podstawowe. Myślicie sobie, że no szkoda, że nie miałem tego, nie? No ale możecie w każdej chwili kupić i dostaniecie te nagrody za logę. Te wcześniejsze też, także wszystko dostaniecie. Czy to jest warte uwagi? Tam część końców się zwraca i no nie wiem. Wszystko zależy od tych kart, jakie to są karty. Jak są czasem ciekawe karty, te pierwsze, te tutaj, no to czasem warto wziąć, jak nie macie składu. Tutaj akurat jest Toni Kroos, to jest w porządku na start. Bakayoko to jest taki sobie koleś, prolific winger, no nie, ale dla Toniego Kroosa myślę, że to można było wziąć. Tak, Toni Kroos. No, dla Toniego to na pewno. Także tak, i ten Match Pass się generalnie resetuje co sezon. Na koniec sezonu dostajecie nagrody w postaci GP Pointsów, eFootball Pointsów, no i skilli. Tam chyba, nie wiem, za pierwsze dywizję jest 10 skilli, za drugą chyba 6 czy 5, już nie pamiętam. W każdym razie na koniec sezonu spadacie o dwie ligi. Ja, jakbym był w pierwszej, to spadam do chyba trzeciej.
Teraz nie wiem, jak jest dokładnie. Z drugiej do piątej itd. Z drugiej do czwartej chyba i itp. itd. Także to... I tutaj ustawiacie sobie, żeby wyszukiwał przeciwnika blisko, w regionach lub... Ja tego używam. Nie wiem, mi się to wszystkie znajduje. Tak. Tu możecie sobie sprawdzić, z kim graliście. Dobra, no przejdźmy dalej, nie będę wam tego tłumaczył, o co tu chodzi. Tutaj My League, to od niedawna zostało wprowadzone. To jest tak jakby liga... liga, wybierzcie sobie ligę, drużynę i generalnie na koniec dostajecie chyba 100 tysięcy GP pointsów czy coś takiego, chłopaki coś pisali i tu możecie się bawić takie transfery, możecie zrobić tak, że komputer będzie sterował drużyną, tak jak u mnie, nie wiem, coś tam robicie kawy albo jakiś obiad i sobie chłopaki tutaj grają ligę i wy na koniec możecie zgarnąć te wszystkie profity. Tu generalnie możecie grać swoją drużyną. A co to mi ze składu włączyło? Aha, bo ja chyba zacząłem właśnie tak grać i tak zostało. Tu możecie swoją drużyną grać, ale też możecie tutaj wejść, żeby wymienić punkty, te które zbierze się ligowe. Na to, żeby wypożyczyć zawodnika. I ci zawodnicy się zmieniają. No, tutaj akurat zostały 24 godziny. Nie wiem, co jaki czas się zmieniają. Już nie pamiętam. Możecie podpisać z nimi na 10 meczy za tą walutę. I grają sobie u was. Jak nie macie fajnego składu, to wypożyczacie ich. Albo te punkty ewentualnie wymieniacie na to, żeby podbić im formę do góry, prawda? Albo podwójne doświadczenie, albo potrójne doświadczenie na 5 meczy itp. itd. Agresja 99, stamina 99. Także to macie już wszystko tutaj. To jest takie do grania raczej offline. Możecie sami sobie grać, trenować, bo niektórzy po prostu lubią sobie pograć. Po prostu. Lubią sobie pograć. I tyle, nie? Ligę sobie wybieracie. Tak. Dalej macie mecz towarzyski, to możecie między sobą zagrać, w kooperacji lub dołączyć do jakiegoś innego gracza. To raczej nigdy nie zaglądam. A tutaj co to jest? To też coś możecie. Tu nigdy nie zaglądam, to nie interesuje mnie. Najbardziej mnie to interesuje. A to z kimś innym, ale to ja nie wiem, czy kogoś tutaj znajdziecie na quick match, nie, bo... Nie wiem, ludzie zazwyczaj pewnie grają w dywizję tutaj. Tak. No i przechodząc tutaj do game planu. Tutaj też troszkę będzie do gadania. Dobra. Na szybkości. Taktykę. Tutaj macie właśnie tego menadżera, co wam mówiłem. Tego, co kupiliście, wybieracie sobie. Tutaj zmieniacie formację. Oczywiście tych zawodników możecie jeszcze tutaj ręcznie przesuwać, jak chcecie. Team playstyle to żeby był taki sam jak waszego menadżera. Tutaj instrukcje możecie indywidualne zawodnikom dać. To już wedle uznania. Tak. Jak chcecie, prawda? Tutaj na razie tym się nie interesujcie, bo to wasz początek jest i raczej tutaj nie zagłębiajcie się w ten temat, bo to raczej jeden z lat doświadczonych graczy jest, trenerów. Team też możecie sobie dobrać, żeby wam wybrało po prostu graczy najlepszych na daną pozycję. No tak, komputer sugeruje, że to są najlepsi na daną pozycję. No teoretycznie u mnie, prawda? No ale ja trochę innych chłopaków wolę. Tutaj możecie ustawić z automatu trójkątem, prawda? Tak. I są ustawieni teoretycznie z automatu. Tutaj player to join attack. Wybieracie po prostu gości, którzy mają dołączyć na stałe fragmenty. A jakieś rzuty rożne albo coś.
Teraz widzicie, tutaj jest Puyol ma 101, Cholera 98, Sorlot 95, ale tutaj idziecie na dół, tutaj oznacza ich walka w powietrzu. Główkowanie, walka w powietrzu, itp. itd. Kto jak walczy w powietrzu, prawda? No i tutaj wybieracie sobie trzech gości, którzy mają wchodzić na stałe fragmenty. No ja mam Puyola, Cholera, Araujo, mam 99. Tak. Tutaj automatic match support. Możecie sobie wybrać, żeby komputer wam zmieniał zawodników w trakcie meczu. Ja mam to ustawione albo bardzo późno, albo bardzo wcześnie. Mam tak różnie, nie? Że komputer sami zmiany robi. Niektórzy tego po prostu nie lubią. Ja tam mi to jest obojętne. Ja to lubię tam, jak ktoś mi tam grzebie. Pułapki offside'owe możecie raczej nie włączać, bo to jest takie ryzykowne. Też musicie ustawić sobie, żeby z automatu wam komputer ustawiał nastawienie waszej drużyny ofensywne albo defensywne. To, szczerze mówiąc, to tego nigdy nie używałem. Aha, także, a już wiem dlaczego. Także wy też się raczej tym na razie nie zajmujcie. Tutaj numery przydzielacie zawodniku. Tutaj wybieracie sobie drużynę, której chcecie mieć stroje. Także tak. Klikacie sobie i wybieracie jakąś drużynę, której chcielibyście w stroje grać. Tutaj nazwę waszej drużyny. Tutaj skrót, który jest widoczny przy wyniku w trakcie meczu. Tu gameplay is list. Tu możecie sobie różne rzeczy robić, zapisywać ustawienia, tworzyć. Także dużo jest zabawy. Zmiany. No to są zmiany. Jakby ktoś nie wiedział. To są wasze rezerwy. Wyjaśnione, nie? Dobra, przejdźmy teraz sobie do opisu delikatnie na szybkości zawodników. Tutaj macie pod kwadratem macie live, gdzie to jest? Live update rating. To jest, zobaczcie, mają różne literki. To jest forma zawodników, która jest dana zawodnikowi co czwartek, jak zagrał na żywo, prawda? Jak teraz zagrał piątek, strzelił hat-tricka, załóżmy, no to teraz powinien mieć formę A, teoretycznie. No i zawsze tak to działa, Konami trochę inaczej myśli. No i formę A, co oznacza forma A? Że dany zawodnik w trakcie meczu będzie miał częściej strzałkę do góry. Moc tych strzałek też jest uzależniona od tego, im wyższy jest overall zawodnika, tym ta strzałka do góry będzie mu więcej, tym ta strzałka do góry będzie mu mniej dawać. Żebyście mieli zawodnika tutaj overall 70, to ta strzałka do góry podniesie mu atrybuty znacznie więcej jak zawodnikowi, który ma overall 95 na przykład, prawda? Tak czy siak działa bardzo dobrze i część zawodników, tak jak jakieś legendy, jak Huli, jak Vieira, mają formę B zawsze. Najgorsza jest forma E, tam bardzo często zawodnik ma strzałkę w dół. I najlepsza forma A, bardzo często ma strzałkę do góry albo lekko do góry. I też jest ważne tutaj jeszcze na taki opis, ale to już nie będę wam mieszał. Na temat tych form, wejdźcie sobie w poradniki i tam zobaczcie playlistę, playlistę, poradniki i tam będziecie mieć moc strzałek i częstotliwość strzałek. Tam się więcej z tego dowiecie. Forma C to taka standard. Dobra, wejdźmy sobie teraz, opiszmy tutaj zawodnika. Tutaj jeszcze dodatkowo, jak widzicie, na każdej pozycji jest tutaj hulit na CMF-ie. Możecie mu zmieniać też nie tylko tutaj położenie na boisku, ale też rolę. Tutaj jest CMF, wciskacie trójkąt. On może też być na AMF-ie, prawda? Teraz kwadrat wciskacie i wam wyskakuje trening zawodnika, tak akurat już u mnie jest kompletny. Tutaj jak rozdajecie punkty danemu zawodnikowi. Tutaj jest skill training, tutaj tego nie róbcie. Raczej to zróbcie sposobem. Jakim sposobem? No to odsyłam też do poradników na temat legacy transfer. Tam też znajdziecie w playliście. Tak, tam będzie na temat legacy transfer i tam też znajdziecie playlistę odnośnie jak najtaniej dodawać skilla, bo to kosztuje GP points i
Zresztą można jak najtaniej dodawać, prawda? Kontrakt. Tutaj możecie odnowić kontrakt waszemu zawodnikowi, używając tych kontraktów, które zdobyliście w trakcie gry. Za sprzedaż zawodnika pięciogwiazdkowego dostajecie jeden kontrakt 10-dniowy i jakiś tam GP points, prawda? Albo tutaj generalnie możecie mu przedłużyć kontrakt używając GP pointsów. Tylko że każdy zawodnik, który kupicie, ma kontrakt na 365 dni. No i wtedy tutaj po tym czasie będziecie widzieć taką chyba czerwoną ikonkę czy coś, czy wykrzyknik, że tego zawodnika nie możecie użyć, ale on dalej będzie w waszym zespole. Także możecie mu przedłużyć wtedy kontrakt. Tu lock używacie tylko wtedy w razie W, żeby go przypadkiem nie skasować. I tyle chyba. Tak, i tyle. Coś jeszcze ty bym powiedział? Aha. Tym zawodnikom założmy jak Rudiger, widzicie? Rudiger ma takie jakby ikonkę, to jest booster. Ten booster będzie działał w opisie, jak widzicie, gdy zawodnik będzie miał formę B lub powyżej, to dostanie booster do określonych tam atrybutów, jak tutaj finishing, heading, jumping, physical contact, plus 3 dostanie, prawda? Jak będzie miał formę A. No ale nie ma, także go na razie ten booster nie dotyczy. Nie będę wam mówił atrybutów. Zawodnicy, część zawodników po prostu wytrenowana już, którą kupujecie, nie możecie im dodać skilli żadnych. Także zobaczcie tutaj, wciskacie kwadrat, nie macie takiej opcji, żeby mu dodać żaden skill, nie macie nic. Rozwoju nie macie nic. To są zawodnicy z 11 tygodnia, a czasem miesiąca i tutaj nic nie możecie mu dodać. Widzicie? Additional skills? No nie może się nauczyć, prawda? Z kolei inny już może się założyć. Ten zawodnik, którego możecie rozwijać, to możecie go też nauczyć skilli itp. itd. Także tych zawodników z 11 tygodnia, miesiąca, czasem nie może się nauczyć nic. Coś jeszcze. Sorla to możecie, na przykład widzicie, tam True Passing, Super Sub dostał i tyle. To by tyle tak na początek. My Team używacie tutaj, macie jakieś stroje też swoje wszystkie, prawda? Możecie sobie poglądać, jakie macie stroje, menadżerów swoich macie i tutaj zawodników wszystkich macie. Wszystkie. Tutaj możecie też kasować ich, sprzedawać ich, prawda? Sortować, filtrować. Możecie zrobić tak, że kilku zaznaczacie, żeby tak z każdym nie jechać trójkąt i po prostu wyrzucić z klubu. Dostać jakieś tam pieniądze, prawda? Dalej. Kontrakty. To was interesuje, to będzie często są paczki i tutaj macie menadżerów. Tu macie, czasem są takie etykiety i losujecie sobie zawodników, to tutaj wchodzicie. Tutaj macie listę transferową. Wszystkich zawodników. Ja tutaj akurat mam pod Lombardiego, bo on służy do tego, żeby skillę mu dawać i tutaj też nie kombinuję, ale tu macie całą listę. Możecie sobie szukać zawodników, jakich chcecie. Czy ci zawodnicy są za GP pońcy warci uwagi? Na pewno, na start, słuchajcie. Bardzo duży procent graczy topowych używa na przykład Mbappe, tego tutaj teoretycznie najsłabszą wersję, za GP points. Także top nim gra i no, z jakiegoś powodu gra, prawda? Uważają go za najlepszą wersję Mbappe. Tutaj. I tutaj wchodzicie, macie zawsze takie specjalne listy. Bardzo często jest tak, że w poniedziałki dostajecie zawsze taką paczkę, jak tutaj z Del Piero jest, jakichś takich legendarnych zawodników z boosterem. Tylko zazwyczaj w tej paczce jest 150 zawodników i trzech, tak jak tutaj, trzech bardzo dobrych, teoretycznie, z boosterem itp. itd. I tutaj też macie taką wersję specjalną,
kart. Te niebieskie też są bardzo dobre karty, ale zazwyczaj do tego, żeby im jakieś skille dorzucić itp. itd. można się z nim bawić, prawda? Czy chcecie wydawać, czy nie, to już od was zależy. Może będziecie mieć szczęście, może nie. I tutaj też kolejna taka paczka. Co czwartek? Co poniedziałek to było, prawda? To chyba co poniedziałek. Nie, ta akurat w czwartek była. A ta co poniedziałek? Co poniedziałek są takie, można powiedzieć, tacy topowi zawodnicy, ale ciężko ich dostać po prostu. Jak nie masz pieniędzy, to, to nie dostaniesz zazwyczaj. Nie? Czasem ludzie trafiają za pierwszym razem, albo darmowe losy są. To czasem się komuś uda za darmo, ale to nie za często się dzieje. I tutaj, natomiast z 11 tygodnia wychodzą zawodnicy. No i tych zawodników ja sobie opisuję na tym, na u siebie na YouTubie. Tam też możecie się sugerować, tym może nie. Generalnie ci zawodnicy zazwyczaj są tacy, że z nimi już możecie sobie spokojnie rywalizować w pierwszej dywizji, bo to są dobre zawodnicy zazwyczaj. Także jeśli macie jakieś końsy, a macie słaby skład, to zawsze tutaj możecie losować. Bardzo często dostajecie jeszcze z tych właśnie eventów jako nagrodę los tutaj i sobie losujecie jakiegoś zawodnika, ale to są, mówię, no to są zawodnicy bardzo dobrzy i zazwyczaj możecie już sobie grać nimi cały czas, tak jak ten Lachowicz, tak jak ten Torres. To są dobrzy zawodnicy. Nie na co najlepsi, ale na pewno możecie sobie nimi pograć. To są chyba najlepiej wydane końce oprócz tej paczki Messiego za 89 zł. Tak, i czasem są takie jakieś różne. Tych zawodników głównie do eventów używacie, żeby wam komputer z automatu grał, czy tam wygracie czasem z innymi graczami, żeby szybciej te punkty nabijać, dobijać i tyle. I jak tutaj widzicie, to są jeszcze.
zawodników. Costa Curte, który jest topowym lewym obrońcą, prawym też zresztą. Maradona, który zajebiście gra z piłką przy nodze. Cristiano Ronaldo, też ludzie nim grają. No i Kobel bramkarz. Tutaj rzadko widzę, ale jest, prawda? I te właśnie karty możecie wylosować za darmo. Tylko codziennie się logując i strzelać te karne. Jak nie strzelicie karnego, przesuwacie się chyba o 5 pól, jak strzelicie to o 7 itp. itd. Także to codziennie się logujcie, na pewno dostaniecie te wszystkie karty wcześniej bądź później. Myślę, że się wyrobicie do sierpnia. Nie chcę się liczyć, ale myślę, że tak będzie. Tak, tutaj macie swoją, można powiedzieć, skrzynkę. Zawsze jak jakiegoś zawodnika kupicie, czy dostaniecie coś, no tutaj musicie odebrać. Trójkątem odbieracie wszystko. Prawda? Missions. Tutaj macie match pass, to co wam już mówiłem wcześniej. Będzie reset teraz, tak? W czwartek. I tutaj dostajecie w czwartki i w poniedziałki zadania specjalne. Tu macie taką ogólną, można powiedzieć, ogólne zadanie, które możecie robić, ale one się przy okazji robią. Także to też dostajecie za te zadania końsy. Ja tego nie wykonuję nawet. To co się zrobi, to się zrobi po prostu. Ale jak wam zależy na tym, na tych GP pointsach, no to śmiało robić. Tutaj dodatkowe właśnie dostajecie teraz jakaś celebracja, że 700 milionów było ściągnięć na futbol, w ogóle nie wiem czy chyba mobilne czy nie, ale najważne. I tutaj macie już fajne zadania, bo tu macie już wartościowe zadania, 20 tysięcy GP pointsów, czy tam 70 e-football końców, skille dla zawodników. Także to też są takie wartościowe, zawsze to wykonujcie. Ja nie wykonuję, bo mi się nie chce. Tak, sklep. Tutaj macie e-football coinsy. Tu możecie sobie doładować wasze konto. To jest najbardziej wartościowa waluta, jeśli chodzi o e-football. A teraz w sumie do wygrania było w moim konkursie. Także wejdźcie tam sobie na kanał. Na temat 1000 subskrypcji. Będziemy w sobotę losować. Będzie film w sobotę, kto wygrał. I te coinsy można wygrać. Te 2150, prawda? Jak ktoś chce sobie doładować konto. Natomiast tutaj macie też e-football pointsy. Wchodzicie i tutaj za te football pointsy możecie kupić sobie różne przedmioty, tak jak tutaj treningi itp. itd. Jak nie ma promocji, to tego nie kupujcie, bo tego się nie opłaca jakoś specjalnie. Stroje możecie też sobie kupić. Natomiast zawodników też możecie sobie kupić. I teraz ja nie wiem, czy u was jest to samo, czy nie, czy jakieś macie inną listę, ale na start czy Bebeto, czy Gorecka możecie sobie kupić też, jak wam nie szkoda football points. Tylko minus jest taki, że wy musicie połączyć swoje konto, żeby taką opcję mieć kupna, to musicie swoje konto połączyć wasze to z Konami ID. Jak to zrobić? To też znajdziecie w poradnikach, jak połączyć konto z Konami ID, coś takiego. Bo wy nie będziecie mogli nic tutaj kupić, dopóki konta nie połączycie. Tam też znajdziecie w poradnikach. Dosyć rzadko się tutaj pojawiają zawodnicy, szczerze mówiąc. Tak, dosyć rzadko, no. Ale jak chcą, to są, także zbierajcie sobie tu, żeby połączyć to na start, będzie super. No i ekstrasy, tutaj macie waszą najwyższą pozycję, aktualną pozycję. No i historię wszystkich meczy, nie wiem czy wszystkich tam, do iluś tam, prawda? Tutaj pomoc, tutaj generalnie znajdziecie odpowiedź na wasze wszystkie pytania. Załóżmy, nie wiecie czym jest foil, tego foila już nie ma, to zły przykład, nie? To była taka karta, która miała 1% szans, że się trafi z różnym playstylem, z jakimś podniesionym playstylem 99 itp. Raz mi się trafiła. Ale znajdziecie tutaj wszystkie odpowiedzi na wasze pytania, tylko że po angielsku, prawda?
No, opis skilli. Playstyle. Gdzie działają, gdzie nie działają. Tutaj znajdziecie wszystkie odpowiedzi. Tutaj jeszcze jakieś tipsy. Tak. Jak używać. Także tutaj wszystko znajdziecie, co chcecie. Support. Tu właśnie jest związane z tym Konami ID. To też w poradniku będziecie widzieć. A tu możecie sprawdzić. Lepiej w to nie wchodzę. Ile chyba przerżnaliście tej pieniędzy na eFootball. Ja tu nie wchodzę, bo ja mam dobry hum. Tutaj settingsy, ustawienia, screena. Moje ustawienie generalnie będziecie widzieć. Dobra, może tam mniej więcej opiszę. Tutaj jest radar, ja nie chcę mieć radaru, nie chcę mieć tych zawodników w prawym, lewym, dolnym rogu. Też nie chcę, żeby mi pokazywało. Nie lubię generalnie nic, co się dzieje na ekranie. Siła, o, siła strzału, czy tam podania może być, kursor. Także nie lubię, jak się dzieje na ekranie, gram prostą piłkę i tyle, nie? Tak. Jak mam pada ustawionego, to mi się wytłumaczę. No tutaj to chyba każdy wie, nie? Ten co zaczyna. Dash to jest speed. Dash to jest wasz sprint. Zmiana L1 to jest zmiana kursora. Tutaj R2 używacie do jakichś strzałów inwazyjnych, być może też do wrzutek, do podań. Ja tego nigdy nie używam. Natomiast L1 też używacie, jak wybijacie piłkę bramkarza. Bramkarz piłkę złapie i trzymacie L1, wciskacie kwadrat, strzał i on tak długą taką piłkę wybija. L2 to shield, zasłonięcie się ciałem, tego też nigdy nie używam. Trójkąt, podanie prostopadłe, kwadrat, strzał, kółko wrzutka, low pass, podanie dołem, X. No i tutaj wybieracie, jak chcecie się poruszać, ja poruszam się krzyżakiem. Trójkąt wciskacie i tutaj macie zmiana kursora. Możecie zostawić sobie tak, żeby automatycznie zmieniało się, czyli tam full komputer, tak? A nie, tutaj jest akurat ręcznie. Nie, tu jest z automatu. Tu jest z automatu, tu jest semi-automat. Ja to mam chyba. Aha, że w obronie sam się poruszam po prostu. Tak? A tutaj bez asysty, tutaj sami zmieniacie. Kursor typ, player name, to ma po prostu nazwisko piłkarza nad głową. No i często się ludzie pytają, jak to jest, właśnie jak to jest, że nad moim piłkarzem jest żółta kartka. To im się podoba, to chyba związane jest z tym właśnie. Tutaj co to jest? Nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc. A, że manualnie jak się zmieniam. nie mam pojęcia, co to jest, panowie. I tutaj, to jest ważne, bo to jest dosyć taki temat do dyskusji. Tutaj możecie wybrać sobie podanie, prawda? Że te podania to wszystko kierujecie wy. Tutaj. I kierunek, i siłę podania, itp. itd. To jest raczej dla doświadczonych graczy. Mamy takiego Polaka jednego, który gra takim ustawieniem. Global się nazywa. I który jest bardzo dobrym graczem. Chyba w top 100 siedzi cały czas. I im wyżej, tym bardziej automat. Ja gram na full automacie, bo tu jest napisane, że podania i siła kontrolowane jest automatycznie. No tutaj się nie zgodzę, bo no to tak nie działa. Raczej mi tak podają, gdzie chcę. I to nie jest tak źle, jak ja cały czas na tym gram. Bardzo dobrze się gra. Full automat, to ma być giereczka easy. Tutaj chyba używa się. A to nie wiem, co to jest. Ja zawsze miałem shoulder charge, nigdy się nie zastanawiałem, co to jest. Shoot, strzały manualne albo taki, można powiedzieć, podstawowy wybór. No to ja tam mam podstawowy, prawda? Tutaj jest taki, można powiedzieć, wypuszczenie piłki, taki jakby sprint.
takie biegniecie z piłką, to wypuszczacie sobie dwa razy wciskając sprint. I wtedy, znaczy tutaj mam wybór taki, prawda? Albo raz. Albo raz, albo dwa. Ja mam dwa razy wciskam, po prostu on wypuszcza sobie piłkę. Tutaj to jakieś te strzałki pod zawodnikiem, to ja mam wyłączone. Tu jest... Aha, pokazuję wam chyba kolejnego. Jeśli wy biegniecie jakimś piłkarzem, prawda, to w obronie załóżmy. I nad kolejnym piłkarzem pokazuje się taki trójkąt niepełny. To pokazuje, na którego się wam zmieni zawodnika, gdy wy wciśniecie L1, zmiana zawodnika. Coś takiego. Tutaj są jakieś instrukcje, mam wyłączone. Tutaj to nawet nie używam. Tutaj to chyba robienie... robienie zwodów i... Wiem, że ludzie grają na easy, bo jest łatwiej te zwody wykonać niektóre. Na manualu jest chyba ciężej. Chyba coś takiego. Panowie tam pomóżcie, jak ktoś obejrzy i ja nie do końca tutaj wiem, wiecie, że mnie prosta piłka, nie? Także to chłopakom możecie wytłumaczyć. Dash to jest sprint, tak jak mówiłem, w obronie, nie? Zmiana tego. Matchup bardzo często używacie. Praktycznie w obronie cały czas trzymacie to. Tylko z kolei jesteście narażeni wtedy na to, że przeciwnik zrobi fake shota, zamach nogą i wasz piłkarz może próbować zablokować to i generalnie się wyłoży, a on jednak nie będzie strzelał, pobiegnie dalej. Także to jest dosyć ryzykowne, ale to jest bardzo dobry skill. Ja praktycznie cały czas biegam na tym w obronie. Call for pressure, no to wzywacie kolegę do pomocy, także jak biegacie jednym zawodnikiem, próbujecie odebrać piłkę i nie idzie, no to wzywacie kolegę, no i ten kolega wam pomaga. Trójkąt, gdy trzymacie, to bramkarz wychodzi z bramki. Kwadrat, tutaj shoulder charge, to jest jakby takie odepchanie, wejście w przeciwnika tak barkiem. Ślizg, no i tutaj X wciskacie, no to wasz zawodnik biegnie po prostu do piłki, atakuje piłkę. Tak, to chyba tyle było. Jak streamujecie, to koniecznie wyłączcie tutaj muzykę, bo prawa autorskie. No już sprawdzałem, przetestowane. Tutaj jest język itp. itd. Kamerę. Tutaj gram na blimp. To jest ta najbardziej kamera oddalona, także widać całe błysko, ale generalnie gorzej się drybluje. I od jakiegoś czasu macie już trening swoją drużyną. Możecie grać, możecie trenować sobie zawodnikami takimi z prawdziwych drużyn, albo z tej swojej drużyny. To niedawno wprowadzili. Tak, wybierać co chcecie trenować. Ja wam pokażę. Ja wam pokażę, bo ktoś pytał ostatnio o rzuty wolne. Na przykład z takiej odległości. Nie? Czy się uda tym razem? Aleksander Arnold. Za mocno. O Boże, tutorial, nie? Może następnym razem. Dobra. Może nie róbmy tego tutorialu. To z główki solo też. Albo możecie pod murem też. Albo nie. Nie wiem, panowie, ja to w nocy nagrywam. Teraz mi wyjdzie. Nie, no teraz to mi nie wyjdzie. Będę strzelał, nie skończymy poradnika, dopóki bramki nie strzelę. Poczekacie, nie no. Dobra, bez wygłupów. Nie, tutaj źle, coś mi guzik nie działają. Co się dzieje dobrego? Za mało siły daje. Albo za dużo. Chciałem wam zrobić taki, można powiedzieć, wstęp do tego, żeby każdemu wytłumaczyć. No co jest? A, bo moi obrońcy za dobrzy są chyba.
Przychodzi mecz, to oni wszystko umią. Dobra, za mało siły daję, panowie. To trzeba tak 70-80% siły dać i będzie dobrze. Oj. Za dobrze kręci ten Arnold. Może nie da rady. W meczu coś innego potrafi. Nie strzelę. Dobra, może zakończmy już teraz. Nie, no muszę strzelić. Nie zasnę. Co on mi tak strzela dziwnie? Może gorsza wersja jego jest. Może być, panowie. Nie, to wszystko się zgadza. No jak, Bimbaj, co ty? Siedzi. Tak jest. Musicie siłą trafić. Będzie dobrze. Też siedzi. Tak jest. Także siła 70%, 75% będzie dobrze. Za lekko. Aj! No, także z siłą trzeba trafić, dosyć precyzyjnie to wykonać. Ale na tym się znam, na wrzutkach. Dobra, ostatni próbujemy strzał z wolnego i spać idziemy. Frajerze. Dobra, słuchajcie, to było na tyle. Ja zapraszam jutro na streama. Będziemy grać w football na 12. Tyle, słuchajcie, jakbyście mieli jakieś pytania, to wbijać do mnie na Discorda. Ewentualnie pytać tutaj pod filmem. Jak nie ja, no to chłopaki na pewno pomogą, bo ja nie jestem jakimś omnibusem, jeśli chodzi o football, ale no, preferuję proste granie i generalnie, żeby mi było łatwo. Ma być przyjemność z gry, a nie się męczyć, prawda? No, także pytajcie, czegoś nie wiecie. Ja zrobię w poniedziałek albo czwartek opis tych paczek. O stronie technicznej na tych zawodnikach trochę się znam, ale skill siedzi, nie? No nie zawsze można po prostu... No Klopp też by wyszedł na boisko i też by nie umiał grać. Taka sytuacja. Dobra, trzymajcie się. Taki króciutki film, nie? 53 minuty, no pewnie. No do jutra. Hej. 5, 4, 3, 2, 1. Game over.